jednej szkole koniecznie musi mieć iPada, bo reszta stada dawno ma i nie wypada móc stawać. Ledwie ulicę dalej inny dzieciak jedzie na baltonoskim chlebie, margarynie z tanim dżemem. O mnie to nie jest standard Kessler w niedzielę. Małolatnie jest bity w ciemię, zalicza semestr. Fakty do kupy składa prędzej niż sikę. Przecież okrętem sobie musi szybko być i sterem. I wcześniej biega w innym stadzie, chociaż na pewno dałby radę rozwalić tego od iPada w matematycznej olimpiadzie. Matka nie pyta o nic, trochę z ulgą, trochę z bólem patrzy. On wraca i na stole kładzie papier z królem klasy. Dorosłe gry szybko gra, zamiast beztroską się śmiać. Kontrasty widzę tu co dnia. Warszawę znasz te z telewizji, guzik wciśnij i to zostaw. Zobacz, ludzi tak niewielu mieszka w loftach. Niespodziewana miłość i słodzie wieczu mostu. Prosta w dom cudu i wśród mieście pełne paradoksu. Niespodziewana miłość i słodzie wieczu mostu. Prosta w dom cudu i wśród mieście pełne paradoksu. Jest trzecia w nocy, a ja nie mogę wciąż oderwać wzroku, bo kremu. Całe tuziny papierowych, śliczne tekcu. Na wietrze teraz lekko złotu drżą. Poranny czeka eksodus za wycieraczek samochodu. Romantyzmem tego widoku spokojnie można by obdzielić ponad cztery sezony seriali z Wenezueli. Ho! Tu można oberwać jak wszędzie. Tak samo można dostać wielkie serce. Jest silna, dumna i namiętna, czuję to. Ktoś się wyprostuje, bo jestem w telewizji. Fajnie tutaj jest, prawda? To jest bardzo ładnie i jest niegłośno, tylko bzyczenie słychać. Neonów. I świetlówek. Z tobą fajnie i z tobą śpiewać fajnie. Na pewno, jak zapytam ciebie o ulubione miejsce w Warszawie, to wymienisz mi ich milion po prostu. Nie. Bo... Nie? Ja miałam problem początkowo z Warszawą, bo wiele rzeczy, które tutaj widzimy architektonicznie, nie znajdowałam dla nich uzasadnienia. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że się trochę wtopiłam, zaprzyjaźniłam z tym miejscem. Troszkę mam wrażenie, że chociaż w części niewielkiej zrozumiałam je i mam do niego uczucie. No właśnie, wiele tutaj miejsc podoba, ale jedno, jedyne ukochane, takie gdybym miała wskazać, to bez wątpienia wskazałabym Plac Unii Lubelskiej, który jest... w tej chwili takim punktem Warszawy, gdzie jestem wklejona i... Znaczy znalazłaś tam miejsce swoje, tak, rozumiem. Tak, to jest moje miejsce, ja tam w tej chwili piszę widok z mojego 7 piętra starożytnej, ponad 100-letniej kamienicy, działa na mnie bardzo inspirująco. I... To, że tak zacytuję i wejdę ci w słowo, widok, to jest moja jedna z twoich bardziej ulubieńszych piosenek. Warszawa pełna paradoksów. Myślę, że jest miłość, jest podziw, jest czasami odrobina może irytacji, bo są sprawy, które wydaje mi się, że w każdym miejscu, czy to jest Warszawa, czy to jest jakiekolwiek miasto, duże bądź małe, bądź nawet wieś, mogą ludziom przeszkadzać i które chcielibyśmy zmienić. Natomiast podoba mi się to, jak szeroka jest oferta kulturalna miasta stołecznego Warszawa i jak się tu dzieje po prostu, bo ja lubię, jak się dzieje.
A z drugiej strony, jak mi wkładają te ulotki z dziewczynami za wycieraczki samochodu, to ja się nie wściekam, tylko myślę sobie, okej, tak jest w dużych miastach. Ale z drugiej strony zadajesz sobie pytanie, czy chciałabyś mieszkać gdzie indziej po to, żeby mieć z tym mniejszy problem, i zawsze to jest kwestia kompromisu i tego, na czym ci bardziej zależy. Mi bardzo się podoba w tej chwili na styku Śródmieścia i Mokotowa. Pokochałam to miejsce. Pokochałam panoramę Warszawy, która z tego punktu wygląda jak Paryż. Naprawdę w niczym mu nie ustępuje. A jeśli nie Warszawa, to która miasto? Lizbona. 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 Why? Nie wiem, ile tam jest mostów. Przepraszam, jeszcze jedno pytanie. Ile mostów ma Warszawa? No dobra, po kolei. Albo nie po kolei, tylko żeby było 9. Poczekaj. Siekierkowski, Łazienkowski, Świętokrzyski, Średnicowy, Poniatowskiego, Śląsko-Dąbrowski, Gdański, Toruński i Północny. Wow. Mi wychodzi 9. Jest 9. Wisła 9 mostów, czyli tak jak w tej piosence. Ale byliśmy w Lizbonie. Byliśmy w Lizbonie przez moment. Wszyscy wydaje tutaj. Mi się, że jest jakiś taki wspólny parametr i w Lizbonie, i w Warszawie, że z jednej strony są to miasta, miasta europejskie, duże stolice, żyjące szybko, nowocześnie. I miałam wrażenie, że coś jest takiego jednocześnie nowoczesnego i staroświeckiego, sielskiego, tak jak w Warszawie. Że właśnie spotykasz z jednej strony kogoś, kto jest takim maksymalnie w ogóle intensywnie obywatelem świata, a z drugiej strony spotykasz babinę, która handluje Pumexem i chrzanem przed domami towarowymi centrum, gdzie wiesz, po prostu nagle w jednym kadrze jako fotograf, taki indywidualny fotograf, że dla siebie robisz zdjęcia takie do serca i do mózgu, potrafisz uchwycić bardzo turbo, w ogóle mega, hiper elegancką panią, która jest wystylizowana na bułkę przez bibułkę, i jednocześnie właśnie taką babinkę, która handluje Pumexem i chrzanem. I to jest niesamowite w tym mieście, i w tym, i w tamtym. Urzeka mnie to, że dla mnie jako dla obserwatora jest to interesujące nie tylko wizualnie, ale też coś dzieje się w twojej wrażliwości i w sercu. I twoje na przykład smutki, twoje zakłopotania, twoje kompleksy stają się żałosne w obliczu na przykład innego spojrzenia na życie bądź innego standardu życia. Kiedy ty na przykład się wkurzasz, że jeździsz starym sztruclem, który ma 17 lat, i spłacasz kredyt mieszkaniowy i myślisz sobie, kurczę, bo ci inni, to oni tak mają. Come on, jesteś szczęściarą. Czy mogłabym ukuć takie stwierdzenie, że w twoim przypadku Warszawa to jest miasto spełnionych marzeń? Myślę, że właściwie tak, bo zaczęłam robić muzykę, będąc w Poznaniu, ale zaczęłam robić muzykę swoją własną, mówiąc własnym głosem i wydając solowe płyty tu w Warszawie, więc de facto tutaj się zaczęła moja solowa kariera. Tutaj miałam pierwszą taką z prawdziwego zdarzenia pracę, bo miałam przyjemność i zaszczyt być członkiem ekipy w Zamku Ujazdowskim, byłam asystentką dyrektora. Taka faza bycia dorosłym i takie okrzepnięcie w tym byciu dorosłym, to w moim przypadku jest okres mieszkania w Warszawie. Jeśli zawiśnie taki neon na którymś z mostów w Warszawie z napisem miło cię widzieć, to znaczy, że miło cię widzieć. Tak, miło, tak? miło. Kimkolwiek jesteś, czy się tu urodziłeś, czy masz tu dziadków, czy przyjechałeś stąd rok temu, czy dwa. Jeśli polubiłeś to miejsce, to miło cię widzieć, a nawet jeśli obwąchujesz to miejsce w ogóle jak kot i pies jeszcze i nie wiesz, co o nim sądzić, to i tak miło cię widzieć. Mam nadzieję, że uwiedzie cię to, co mnie uwiodło. To jest żywa reklama tego miasta. A powiedz mi, co tam się będzie działo u ciebie? Czeka mnie również praca intensywna nad moimi rzeczami, bo telewizja telewizją, ale ja jednak jestem artystką, muzykiem, tekściarką i trochę już stęskiłam się za tego rodzaju pracą, dlatego już... Czyli nowa płyta będzie. Nowa płyta, dokładnie tak. Piszemy. W tym roku jeszcze? Postaram się stanąć na rzęsach, żeby to było w tym roku, tak. Żeby nie stracić takiego zdrowego, kowbojskiego tempa, bo moje płyty wychodzą co 2 lata i chciałabym, żeby tak nadal było. Nie myliłam się nawet na sekundę, zapraszając cię tutaj do siebie i chcąc zaprosić ciebie, bo uważam, że jesteś po prostu... Żadnych laurek. Mega po prostu fajną dziewczyną z Łomży. Fajna dziewczyna z Łomży, bardzo dziękuję. Idziemy śpiewać. Dobra.
to, co byś jadł. Brukiew i pokrzywę, albo szczaw. A ewentualnie chrzan. Gdyby mnie nie było to, co byś pił. Boję się pomyśleć, czy byś żył. Jak dobrze, że jestem całym kontekstem, zimą, latem, jedynym światem.